Ja tak, chór teraz ci pokażę. To nie za bardzo. Ja bym Państwa zaproszę tutaj, może to zostawić, dobrze? Siostrami. Co się stało? Uwaga, słuchajcie, tutaj nie macie, nie można stać, dobra? Usiądziemy tylko, jeśli dobra, to potem psa. No, 10 czasów, pewnie. Tak, jest super. Długie wejście, czy krótkie? Proszę? Długie wejście? Długie wejście.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, pragnę wam przede wszystkim podziękować za obecność na otwarcie synodu. Przybyliście z tak wielu dróg i kościołów, a każdy z was nosi w sercu pytania i nadzieje, i jestem pewien, że Duch Święty poprowadzi nas i da nam łaskę, abyśmy razem szli naprzód, abyśmy słuchali siebie nawzajem i rozpoczęli rozeznawanie naszych czasów, jednocząc się z wysiłkami i pragnieniami ludzkości. Przeżyjmy ten synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno. Do tego jesteśmy powołani, do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci jedyną miłością Boga. Oto słowa, które skierował tydzień temu, w sobotę 9 października 2021 roku, Ojciec Święty Franciszek do zgromadzonych na uroczystej liturgii inaugurującej 16. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Dzisiaj, kiedy zgodnie z wolą Ojca Świętego w naszej katedrze i we wszystkich katedrach całego katolickiego świata inaugurujemy drogę synodalną, pragnę także i ja bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli przyjąć nasze przyjęcie i razem modlić się o zstąpienie Ducha Świętego na nasze święte zgromadzenie i na cały święty Kościół krakowski. Witam i serdecznie pozdrawiam Jego Eminencję księdza kardynała Stanisława, ich ekscelencje księży biskupów, drogich braci w kapłaństwie, z księdzem dziekanem kapituły wawelskiej i księżmi dziekanami. Dziękuję za obecność tak liczną przedstawicieli wszystkich parafii naszej archidiecezji. Jesteśmy powołani do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci jedyną miłością Boga. Aby dogłębnie nas ta miłość Boga mogła ogarnąć, na początku tej Przenajświętszej Eucharystii przeprośmy najlepszego Ojca za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia
i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Oto Słowo Boże. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, abym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, które ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto Słowo Pańskie.
eminencjo, najdosłowniejszy księży kardynale, ekscelencje, dostojni księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodne siostry zakonne, drodzy siostry bracia, droga młodzieży, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Greckie słowo synodos podchodzi od dwóch słów syn, znaczy razem, wraz, i chodos, droga, trakt, podróż. Synod zatem etymologicznie rzecz biorąc znaczy podążać razem, wspólnie zdążać do jakiegoś celu. I tego, jak zdążać, jak być razem. Jak być razem nie przede wszystkim, gdy chodzi o wymiar fizycznie pokonywanej drogi, ale o to, jak być razem jednym duchem. Uczy nas sam Chrystus. I trzeba ten dzisiejszy, przed chwilą czytany fragment Ewangelii Markowej uzupełnić jeszcze o jedno zdarzenie, które bezpośrednio poprzedziło to, cośmy słyszeli. Czytamy u świętego Marka: a kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, także się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom i będą z Niego szydzili. Oplują Go, ubiczują i zabiją. A po trzech dniach zmartwychwstanie. Szli razem do Jerozolimy, ale widać, Jezus, mając świadomość tego, co Go spotka, szedł w taki sposób, że budziło to trwogę innych. I Chrystus, widząc ten stan ducha apostołów, jakby zapomniał o tym, co sam przeżywa, zatrzymał się. Wziął, jak pisze święty Marek, wziął ich do siebie i zaczął tłumaczyć, co spotka go w Jerozolimie, co w jakiejś mierze spotka także jego najbliższych uczniów, apostołów. Ale zraz się okazało, że być razem w drodze to wcale nie znaczy, że być tego samego ducha. Pan Jezus mówi o szczególnym przejściu z tego świata do Ojca poprzez cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie. A Jan i Jakub myślą tylko o sobie, o tym, żeby mogli być zaszczyceni tymi samymi miejscami tuż przy Chrystusie, ponad resztą. Co oczywiście wzbudziło oburzenie pozostałych apostołów. I znowu Pan Jezus, pełen cierpliwości, zaczyna ich pouczać, kim On właściwie jest, zesłany od Ojca Zbawiciel świata, na czym polega Jego zbawcze posłannictwo, co powinni przyjąć i czego się powinni także od samego Chrystusa nauczyć Jego najbliżsi uczniowie. A więc uznać Jezusa za sługę najpierw. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
I dalej, jakby komentarzem do tego, są słowa, które znajdujemy u świętego Łukasza w jego Ewangelii. Bo jeżeli takie jest przeznaczenie zbawcze jednorodzonego Syna Bożego, to w nim muszą także wziąć udział ci, którzy uwierzyli, kim On naprawdę jest. A zatem muszą w pełni świadomie wziąć udział w Jego pastrze. W tym, co się dokona w Jerozolimie już niedługo i w tym, co ma się stać udziałem ich dalszego życia, aż do momentu przejścia z tego świata do Ojca. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Iść razem z Chrystusem, to znaczy dźwigać ciężar swojego człowieczeństwa z wszystkimi jego słabościami, z wszystkimi jego także upadkami, lękami, obawami. Iść, dźwigać ten swój krzyż, będąc wpatrzonym w mistrza, który pokazuje, jak dźwigać ciężar odpowiedzialności także za innych. I to wiąże się z postawą służby. Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. To znaczy iść tą samą drogą z Chrystusem, za Chrystusem. To znaczy budować Kościół także poprzez otwarcie się na wolę Ojca aż do końca, poprzez miłość, która tę wolę musi przenikać każdego dnia, przez gotowość przyjęcia cierpienia, mając na względzie ostateczny cel, do którego prowadzi ten, który nazwał się drogą, który jest prawdą o tej drodze, który mówi, że ta droga przeniknięta już życiem Bożym osiągnie swoją pełnię w wieczności. Drodzy siostry i bracia, tydzień temu, w niedzielę 10 października, otwierając synod biskupów, Ojciec Święty Franciszek zadał w swojej homilii zasadnicze pytanie tym, którzy brali udział w uroczystościach inauguracyjnych, ale także nam wszystkim, którzy włączamy się w dzieło synod. Ojciec Święty mówił: wiele razy Ewangelie przedstawiają nam Jezusa w drodze, gdy towarzyszy idącemu człowiekowi i słucha pytań, jakie nurtują i niepokoją jego serce. W ten sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych, w miejscach spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dołącza się do nas, gdziekolwiek jesteśmy, na wyboistych niekiedy drogach naszego życia. I dziś, gdy rozpoczynamy naszą drogę synodalną, zadajemy sobie wszyscy, papież, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry świeccy, zadajemy sobie pytanie, czy my, wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który kroczy przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości. Czy jesteśmy gotowi podjąć przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego,
wolimy schronić się w wymówkach typu nie potrzeba i zawsze robiliśmy to w ten, a nie inny sposób. I stawiając to pytanie, Ojciec Święty zwraca uwagę na gotowość, na potrzebę, na konieczność gotowości ducha, by wyruszyć na wspólną drogę z Chrystusem pod natchnieniami Ducha Świętego. I wskazał na trzy szczególne wymiary tej gotowości. Pierwszą jest gotowość na prawdziwe i pełne spotkanie z Bogiem i z innymi ludźmi. Mówił, także i my, rozpoczynający tę drogę, jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń czy rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie. Na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą. Czasu, by uczynić przestrzeń dla modlitwy, adoracji. Tej modlitwy, którą my bardzo zaniedbujemy. Adorować, dać miejsce dla adoracji na to, co Duch chce powiedzieć Kościołowi. Na zwrócenie się ku twarzy i słowu drugiego człowieka. Na spotkanie twarzą w twarz, by dać się poruszyć pytaniami sióstr i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby ubogacała nas różnorodność charyzmatów, powołań i posług. Każde spotkanie wymaga otwartości, odwagi, gotowości, by pozwolić sobie na wyzwanie, jakie stawia przed nami oblicze i historia drugiego człowieka. Drugi wymiar gotowości to gotowość słuchania. Zadajmy sobie pytanie, mówił Ojciec Święty tydzień temu, zadajmy sobie pytanie szczerze podczas tej drogi synodalnej, jak my słuchamy? Jak wygląda słuch naszego serca? Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, wnosić wkład w życie wspólnoty bez przeszkód, odrzucania czy osądzania? Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego Kościoła, każdego ludu i narodu, a także byśmy wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, jakie przed nami stawia. Nie uciszajmy naszych serc, nie blokujmy się w naszych pewnikach. Pewniki często nas zamykają. Posłuchajmy się nawzajem. I trzeci wymiar gotowości to gotowość rozeznania. Synod jest procesem rozeznania duchowego, rozeznania kościelnego, którego dokonuje się w adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym. Słowo to otwiera nas na rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje ono synod, aby nie był on kościelnym zjazdem, konferencją naukową czy kongresem politycznym, żeby nie był parlamentem, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowadzonym przez Ducha Świętego. W tych dniach Jezus wzywa nas do postawienia sobie pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. Otwieramy, drodzy siostry i bracia, ten synod na poziomie decyzjalnym. Będziemy się spotykali,
wielu gremiach, w wielu wspólnotach. Będziemy spotykali się także z innymi sprawami, nieraz takimi, które mogą czy mogłyby nas zaskoczyć. Swoją ostrością widzenia niektórych spraw, swoim bólem, swoim niepokojem, także swoją nadzieją. Konieczny jest nam, szczególnie jak pisze Ojciec Święty, słuch serca. Słuchać sercem bardziej niekiedy niż samym zimnym rozumem. A jednocześnie w tych spotkaniach, w tych rozmowach, w tym słuchaniu siebie nawzajem odkrywać to, co Bóg pragnie powiedzieć nam. Kościołowi 2021 roku i lat następnych. Co pragnie nam wskazać jako drogę, by nie zamykać się tylko w sobie, ale z większą jeszcze mocą, z większą radością i przekonaniem wewnętrznym głosić światu prawdę Ewangelii. Temu światu, który wielokrotnie chce żyć, et si Deus non daretur, jakby w ogóle Pana Boga nie było. I jakby nie było Jezusa Chrystusa, który dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i narodził się z Maryi Dziewicy i umarł na krzyżu i zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca, wyznaczając nam tym samym drogę do szczęścia wiecznego, nam i wszystkim innym, do których musimy zwrócić się ze słowem Ewangelii, ze słowem ciepła, dobroci i miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie słowem, które jest jednoznaczne, gdy chodzi o wymagania, gdy chodzi o ten kształt człowieczeństwa, który musimy w sobie ciągle wypracowywać, będąc wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, tego, który dla nas jest najwyższym, jedynym wzorem człowieczeństwa, a jednocześnie kluczem, jak wielokrotnie to podkreślał święty Jan Paweł Wielki, kluczem do zrozumienia siebie i swego powołania. Ma być to dla nas wszystkich czas łaski. Czas odnowy i nawrócenia. Ale nie zapominajmy o tej wspaniałej lekcji, co znaczy przyczyniać się do odnowy Kościoła. Lekcji, którą dał nam żyjący także w czasach bardzo trudnych święty Franciszek z Asyżu na przełomie XII i XIII wieku. Zacząć odnowę od siebie samego najpierw, a potem wszystkie dzieła, które się podejmuje, mają być błogosławione przez Kościół. To nie może być dzieło na miarę własnych wyobrażeń czy ambicji, prowadzące częstokroć do destrukcji. Lekcje takich, w cudzysłowie, odnów Kościoła mieliśmy przez te prawie 2000 lat jego dziejów aż nadto wiele. Wszystkie kończyły się tragicznie, naruszając jedność, o którą prosił Pan Jezus na zakończenie wieczernikowego spotkania z apostołami. W tym wspólnym zdążaniu
tej wspólnej synodalnej drodze. Towarzyszą nam najpierw święty Józef, opiekun Kościoła, bo jest przecież ciągle jeszcze rok jemu poświęcony, rozpoczęty 8 grudnia ubiegłego roku, ma być zakończony także uroczystość niepokalanego poczęcia 8 grudnia 2021 roku. On ma nas prowadzić, pomagać w tej drodze zdążania za Chrystusem. Jakże głębokie, jakie też pełne mądrości są w tym kontekście słowa kardynała Luisa Antonio Tagle, prefekta Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, który mówił, nawiązując do listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka, ogłaszającego rok świętego Józefa, że święty Józef to człowiek, który zaakceptował rzeczywistość i w tej akceptacji usłyszał Słowo Boże i zadziałał z odwagą, aby przemienić rzeczywistość. Proces synodalny jest dla nas zaproszeniem do wspólnej drogi. Ukazuje nam ją właśnie święty Józef. On przeszedł niebezpieczne drogi z Maryją i Jezusem, kierowany przez Anioła Bożego. Jest to droga, która oznacza bliskość, ochronę, wzięcie troski. Miejmy nadzieję, że podczas procesu synodalnego uda nam się rozwinąć tę zdolność kochania Jezusa i umiłowania Kościoła. W tej drodze synodalnej wpatrujemy się także w świętą rodzinę. Jest przecież rok rodziny, trwający od 19 marca tego roku. Będzie zakończony w czerwcu roku przyszłego, kiedy w Rzymie dojdzie do 10. Światowego Spotkania Rodzin. Życie świętej rodziny uczy nas bardzo wiele, zwłaszcza to wydarzenie, kiedy Maria i Józef odnaleźli 12-letniego Pana Jezusa w świątyni po 3 dniach bolesnych poszukiwań. Maria kieruje do Niego wyrzut: jak mogłeś nam to uczynić? A On pokazuje pewną hierarchię wartości, stawiając nad swojego przybranego Ojca, tego Ojca, który jest w niebie i którego sprawy są dla Niego najważniejsze, bo po to przyszedł. Jakżeż musiała być to niełatwa lekcja wiary dla Maryi i Józefa. Lekcja odkrywania wspólnej z Nim, Jezusem, drogi. A z drugiej strony, jakie pocieszenie niósł On im później, gdy wracali z Jerozolimy do Nazaretu, a potem przez wiele lat z nimi przebywał razem i był, jak pisze święty Łukasz w swej Ewangelii, był im poddany i wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. U ludzi, a więc także w sercach Marii i Józefa. To nasze pielgrzymowanie ze świętą rodziną w archidiecezji krakowskiej w sposób szczególnie głęboki rozpoczniemy w święto świętej rodziny 26 grudnia w kościele świętej rodziny w Zakopanem. Tam rozpocznie się peregrynacja ikony świętej rodziny, która obejmie wszystkie dekanaty naszej archidiecezji. To przypomnienie, czym jest rodzina w zamyśle Bożym, gdzie ma ona swoje
najważniejsze źródło i fundament mówi o tym, pisana właśnie ikona, u której szczytu jest obraz Trójcy Przenajświętszej. A jednocześnie ta święta rodzina staje się dla nas wzorem, jak przeżywać synodalny odcinek tego wielkiego synodu, który rozpoczął się tydzień temu w Rzymie i który zakończy się w 2023 roku, a więc za 2 lata. W tej naszej drodze synodalnej towarzyszą nam święci pańscy, związani szczególnie z tą katedrą na Wawelu. Święci świeccy. Najpierw święty Wacław, który jest wzorem zatroskania o chrystianizację własnego kraju, własnej ojczyzny. I święta Jadwiga, królowa, zatroskana o ewangelizację innych narodów. To dzięki niej doszło, to dzięki jej ofierze serca doszło do chrztu Litwy. Towarzyszą nam święci biskupi krakowscy. Stanisław, biskup i męczennik, zatroskany o właściwe życie moralne powierzonych swojej pasterskiej trosce owiec, zatroskany o wolność sumienia i wyższość prawa moralnego nad stanowionym wówczas, częstokroć będącym wyraźnej sprzeczności z miłosierdziem zapisanym na kartach Ewangelii. Towarzyszy nam błogosławiony Wincenty Kadłubek, który pozostaje dla nas, dla Kościoła krakowskiego, wzorem pokory i zatroskania o własną świętość. I na koniec pasterz tego Kościoła, który 43 lata temu został wybrany na pasterza Kościoła Powszechnego, święty Jan Paweł Wielki. Jak nikt w ostatnich 10 lat zatroskany o obecność Chrystusa na całym świecie, zatroskany o prawdę, zatroskany o autentyczną wolność, której nie ma i nie będzie, jak to głosił, jeśli w danych społecznościach czy państwach nie będzie zagwarantowanej w pełni wolności religijnej. Zatroskany o ojczyznę, zatroskany o rodziny. Ich też podczas tej świętej liturgii przyzywamy, by pokazywali nam, jak żyć, jak iść za Chrystusem, jak budować Kościół, jak być nieustannie otwartym na natchnienia Ducha Świętego. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Oczekując przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, drodzy bracia i siostry, przyzywajmy z odnowioną pobożnością Jego miłosierdzia, które to jak On przyszedł na świat, by zanieść dobrą nowinę ubogim oraz by leczyć skruszonych w sercu, także w naszych czasach mogło przynieść zbawienie wszystkim potrzebującym. Za święty Kościół Boży, aby był światłem dla narodów i powszechnym sakramentem zbawienia, krocząc ze wszystkimi narodami ku Królestwu Bożemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka i święty lud Boży archidiecezji krakowskiej, aby celebracja tego synodu pomogła nam rozeznawać wolę Bożą i realizować ją z odwagą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkie władze cywilne i publiczne, by szukały zawsze dobra wspólnego, działając sprawiedliwie, z poszanowaniem godności każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za chorych, za osoby samotne, za uciśnionych i cierpiących, aby nie byli nigdy odrzuceni, ale tym bardziej stawali się otoczeni opieką jako oblicze cierpiącego Chrystusa w świecie. Ciebie prosimy. Za nas samych tu zgromadzonych, aby ten proces synodalny prowadził nas zawsze coraz głębiej we wspólnotę Kościoła, sprzyjał naszemu w nim uczestnictwu i czynił nas zdolnymi do wyjścia misyjnego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, nasza ucieczko i nasza siło, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła, bo Ty sam jesteś źródłem wszelkiej pobożności. Udziel prosimy, abyśmy mogli otrzymać to, o co z wiarą błagamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary i oczyść nasze serca światłem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy zesłał na przybrane dzieci obiecanego Ducha Świętego. Dlatego teraz i na wieki z wszystkimi chórami aniołów wysławiamy Ciebie, wołając.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa wyrutu wzrasta w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, biskupami tutaj obecnymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wacławem, świętą Jadwigą Królową, świętym Stanisławem, świętym Janem Pawłem Wielkim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Jezusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowu, ośmielamy się Mu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Thank you.
Zdrowione drzewo żywota,
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przeniknie nasze serca i użyźni je rosą swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w imię Twoje. Stajemy przed Tobą i dziękujemy Ci, Duchu Święty, za łaskę chrztu. Pomóż wszystkim ochrzczonym wspólnie wołać Ojcze nasz i żyć jak jedna rodzina. Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, i dziękujemy Ci za dar Eucharystii. Zjednocz wszystkich uczniów Chrystusa na rozważaniu Jego słowa, składaniu Jego ofiary i spożywaniu Jego uczty. Stajemy przed Tobą i dziękujemy Ci, Duchu Święty, za namaszczenie bierzmowania. Pomóż wszystkim uczestnikom prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa bardziej zaangażować się w życie Kościoła i Jego posłannictwo w świecie. Stajemy przed Tobą i dziękujemy Ci, Duchu Święty, za sakrament małżeństwa. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w miłości, obdarz ich łaską rodzicielstwa i spraw, aby każda rodzina żyła jak domowy Kościół. Stajemy przed Tobą i dziękujemy Ci, Duchu Święty, za dar powołania. Pomóż wszystkim powołanym usłyszeć Twój głos w sercu i odpowiedzieć na Niego całym życiem, za wzorem Maryi, niepokalanej Matki Chrystusa. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz, zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni. Nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę lub stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Przybądź do Boga.
z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Świadkami aż po krańce ziemi.